ale pogoda to dosłownie rozpieszcza, słuchajcie. Zapraszam Was na vloga z przygotowań do wyjazdu do Włoch. Lecimy na 3 dni do Rzymu, fajnie, bo to jest w sumie pierwsza podróż za granicę w tym roku. A jest w sumie zaraz koniec roku. Czajcie, nie byłam w tym roku jeszcze nigdzie za granicą. Matko Boska, w Polsce jest tak piękna pogoda ostatnio, ten tydzień. Dzień w dzień, słońce. Coś przecudownego, po prostu naprawdę nie widziałam chyba ani jednej chmury w tym tygodniu. Dzisiaj miało być zachmurzenie, jest piękna pogoda, mamy sobotę, godzinę 9:00. Tam mogliście zobaczyć, jest taki bieg organizowany co weekend właśnie tutaj nad Wisłą. Ludzie sobie biegają, w sumie fajnie tak z rana na to spojrzeć, że już się ruszają, sobie biegają, są obudzeni, mega fajnie. Też powinnam biegać, jako przedstawicielka zdrowego stylu życia, ale na... Boże, kiedyś. Wyjazd zawsze jest dla mnie jakiś taki nieudany, bo trochę się stresuję, w sumie muszę się pakować, a z drugiej strony mam na to cały dzień. I wiecie, tak w sumie się krzątam, bo muszę się pakować, więc nic nie mogę robić, a z drugiej strony mam cały dzień na to, więc mogę dużo rzeczy robić. No i tak trochę miałam nieudaną połowę tego dnia. Jedziemy na siłownię, humor mi się pewnie poprawi i też muszę odkurzyć w aucie, bo powiem Wam, że od kiedy jest już zima i nie mogę otwierać dachu, to trochę zaniedbałam to autko i muszę je w środku poodkurzać, więc pojedziemy, zrobimy sobie trening. Chciałam ogólnie robić trening nóg, bo powinnam robić trening nóg w poniedziałek, no a jutro w poniedziałek będę już w Rzymie, ale szczerze niedobrym był to było pomysłem, żeby robić trening nóg, a potem jeszcze 3 dni pełnego chodzenia, bo one były i tak nie miały mi się kiedy zregenerować, bo pewnie nie będę jakoś dużo spała, będę dużo chodziła i dużo ruchu i dużo wrażeń, więc już sobie odpuściłam, ale dzisiaj robimy takiego full body workouta, więc jedziemy, bo mam w sumie 1,5 godziny, aż mi zamkną siłownię. Ale że ktoś lubi ryby, ale nie lubi łososia, to tego nie jestem w stanie zrozumieć. Oni ją wołają po imieniu, bo co? Bo ona już przyszła odprawę. Oni by jej nie wołali, gdyby ona... No to gdzie ona jest? No właśnie. Może wyszła. Myślę, że to jest najlepsza opcja, bo te inne porcje to były malutkie. Witam we vlogu powyjazdowym. Mamy bardzo późną godzinę, 10:30, spałam bez budzików, bo w ogóle padł mi telefon. No i dobrze, bo powiem Wam, że ostatnia noc we Włoszech była w połowie nieprzespana, nie wiem dlaczego nie mogłam spać. I były to dosyć intensywne dni, więc dzisiaj taki dzień regeneracyjny, ale trochę standardowo zawsze mi jest przykro, że za późno wstałam, bo dzisiaj jest piękny dzień. Ale po prostu, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że ja mam wyrzuty sumienia za każdym razem, niezależnie jaką decyzję podejmę. I to jest naprawdę bardzo duży kłopot. Mam wyrzuty sumienia, że wstałam za późno. Mam wyrzuty sumienia, że wstałam za szybko, że się nie wyspałam. Mam wyrzuty sumienia, że poszłam na trening w ciągu dnia i zmarnowałam słońce. Mam wyrzuty sumienia, że poszłam na trening wieczorem i nie znalazłam czasu na odpoczynek. Ja mam wrażenie, że jestem po prostu jednym wielkim wyrzutem sumienia i to jest naprawdę
uciążliwe i to chyba trzeba skonsultować z kimś, nie wiem skąd to się bierze, więc no chyba powinnam. Lecę teraz na spacer, żeby się rozbudzić. Ogólnie te spacery z Mieczką ja poranne uwielbiam, ale czasami tak mi się nie chce i dzisiaj właśnie był taki dzień, że myślę, że gdyby nie ten spacer, to bym wstała szybciej i się tutaj już poogarniała, a ja po prostu jak wstaję, to automatycznie wiem, że muszę od razu się ubierać i wychodzić, więc idziemy, myjemy włosy, jemy śniadanie, muszę zobaczyć, czy cokolwiek mam. I dzisiaj taki dzień montażowo, już lekko, nagrywkowy, pod rolki. Spotykam się z moją siostrą i lecimy na trening nóg, więc let's go! Już byłam byłam już w kilku miejscach, w innych krajach, na Cyprze, w Hiszpanii, Finlandia, Norwegia. I powiem wam, że za każdym razem jak wracam do Polski, to po prostu jest cudownie, uwielbiam Polskę. Naprawdę uwielbiam Polskę. Jestem bardzo dumna, że jestem Polką i że to jest właśnie mój kraj. Jakoś nigdy do niego nie narzekałam. Ale jest taka piękna polska złota jesień teraz. Przez te 3 dni tyle tych liści się pojawiło kolorowych. Po prostu cudownie. Piękne słońce. Ciepło w ogóle. To jest piękna jesień tego roku. Włoski umyte, pranie wstawione, robię sobie omleta. Proszę bardzo. Jest to, słuchajcie, omlet tylko z jajek i z sera mozzarelli. Kiedy jestem na macie, to codziennie właśnie jadłam coś, już jakieś pieczywo rano, żeby doładować węgle. Postaram się wrócić do bardziej białkowo-tłuszczowych poranków. Tylko potem nie wiem, jak te węgle będę potem nabijała. No nie wiem. Słuchajcie, masą mięśniową, ale zdrowie jest zdrowiem, więc też nie mogę się dać zwariować. I za to właśnie mi się podoba masa, że tak, kurczę, uczę się i dużo odkrywam. Chociaż wczoraj już miałam kryzys i chciałam przerwać masę. Myślę, że gdyby nie, no nie wiem, czy bym przerwała, ale myślę, że gdybym nie mówiła tego publicznie, to możliwe, że już bym na niej nie była, bo jest mi po prostu ciężko. Fizycznie i psychicznie, ale teraz w sumie we Włoszech odpoczęłam, w sumie nie była to masa. W sumie, biorąc pod uwagę fakt, że byłam na wakacjach, to jadłam bardzo mało, ale same węglowodany, bo tam naprawdę, tam w ogóle ciężko jest dostać gdzieś białko, coś z białkiem albo z mięsem. No i nadszedł czas na macze. Nie mam tak, że mam jakoś bardzo na macze ochotę w ciągu dnia, albo jak jestem na wakacjach, ale jak już zobaczę w domu, że ją mam, to lubię sobie z rana wypić. Też uważam, że matcha z rana jest lepsza niż kawa, bo ma tej kofeiny po prostu mniej, też takiej aż nie wyrzuca z takimi ogromnymi spadkami energii na dół po wypiciu jej. Wyobraźcie, że każde jajko, które wbiłam do omleta, zrobiłam 5 jajek, miało podwójne żółtka i teraz nie wiem, czy to liczyć jako 10 jajek? No chyba nie. No, ja mam nadzieję, że za mocno nie przypiekłam go sobie. Zawsze jak nagrywam, to już mam podjedzone jedzenie, to jest po prostu hit. Zawsze muszę szukać kadrów, żeby tego nie było widać. Więc słuchajcie, tak się prezentuje śniadanko, pyszna matcha wyszła, omlet też super, dam sobie trochę mozzarelli, bo nie mam żadnego keczupu. A ja muszę mieć jakieś dodatki, do tego pomidory suszone i idziemy się zajadać. A żała fakty, nie? Sorry, did I say something wrong? Pardon me for breathing, which I never do anyway, so I don't know why I bothered to say it. Oh God, I'm so depressed. Mam nadzieję, że mnie widać. Lecimy na siłkę. Zagadałam się strasznie długo z moją siostrą, ale się długo nie widziałyśmy. Zjadłam sobie jednego banana, trochę kabanosów i do tego wlatuję jeszcze, akurat mam makaroniki. To jest jako pre-workout. Pyszny. Lecimy robić nogi. Trochę się boję, bo mi się nie chce. Jest późno, ale dobra. Moi drodzy, jestem po treningu. To nie był dzisiaj najlepszy trening. Ciężko mi było wrócić. Miałam jeszcze chyba trochę zmęczone nogi po Rzymie. Plus jestem 8 dni przed okresem, więc nie wymagałam od siebie za dużo. Zrobiłam RDL-e, które mi wychodziły dzisiaj. Hip thrusty, kickbacki, białeczko. Oraz odwodzenie. Więc szybki trening, który trwał długo. Teraz piję sobie jeszcze na noc białko. Jest godzina 21, 22 późno. Ja sobie obiecałam, że nie będę jadła na noc.
bo jest to dla mnie bardzo złe i budzę się po prostu niewyspana. Ale myślę, że i tak pójdę spać jakoś za półtorej godzinki, więc jeszcze ujdzie, no a muszę zjeść, bo dzisiaj wcale nie jadłam dużo. Bardzo szybko mi ten dzień zleciał. Kanapkę z serkiem wiejskim i do tego spora ilość łososia. No i jeszcze białko. Więc no, takie kolacje późne nie są dobre, ale wolę zjeść, bo naprawdę dzisiaj mało zjadłam. Więc odpalę sobie coś i jeszcze pójdziemy. Nie pójdziemy się ogarnąć, bo mówię, chcę najpierw zjeść, a dopiero potem będę brała prysznic, zmywała makijaż i tak dalej. Muszę posprzątać w tym pokoju, bo tu jest już dramat. Moja cera po tym wyjeździe tak sobie średnio radzi. Zrobiłam sobie tą maseczkę. To jest taka dosyć tania, to była w Gzziai. Maseczka do twarzy z glinkowym kwasem, więc jest taka bardziej złuszczająca. Więc zmywam sobie, ubieram piżamkę i widzimy się jutro, moi drodzy, buziaczki. Chcę trochę dograć jeszcze do tego mini fragmentu z Włoch. Ogólnie w planach było nagranie dla was tej vloga, ale słuchajcie, 6 godzin opóźnienia, dacie wiarę. Mieliśmy o 10 mieć lot, mieliśmy go o 16.40, nagle po prostu jak już staliśmy przy bramce ostatecznie chcąc wchodzić, okazało się, że samolot będzie za 6 godzin i wiem już o odszkodowaniach, wysłałam pismo, więc liczę, że odzyskamy to odszkodowanie, bo słuchajcie, cały dzień zwiedzania poszedł, no w ogóle wyszedł. Nie wyszedł. Wyszedł w sensie, że wyszedł z planu. Włochy po prostu pokochałam, mimo zgiełku, który w Rzymie panował, mimo tego, że w sumie musieliśmy nadrobić cały ten dzień wycieczki, no bo chcieliśmy dużo zobaczyć. A dolecieliśmy zamiast o 15, to o 22, czy totalnie w nocy. Ale naprawdę bardzo mi się podobało i kurczę, jednak podróżowanie jest, wiecie co, bardzo istotne. I tak sobie myślałam, szczególnie jak już jechałam tym busem we Włoszech i byłam, wiecie, po tych 6 godzinach czekania na lotnisku, od tej 6 rano na nogach, stwierdziłam, że Jezus Maria, jaki jest sens, jaki jest cel, ale jednak, kurczę, przebywanie za granicą po pierwsze naprawdę daje dystans od twojego życia tutaj na miejscu, w twoim mieście, czy w wiosce, czy w miejscu pracy. Ja czuję taki ogromny dystans, czuję takie odizolowanie się od wszystkiego, od wszystkich jakichkolwiek problemów, z którymi tutaj mam styczność. Co więcej, jest naprawdę o wiele większa chęć i otwartość do ludzi. I naprawdę 2 dni we Włoszech sprawiły, że ja robię się coraz bardziej otwarta. Przynajmniej przez kilka pierwszych dni, kiedy jest się w Polsce. I nie ukrywam, że zastanawiam się na przykład nad Paryżem. I serio powiem wam, że taki trip europejski na 2, maksymalnie 3 noce totalnie jakby do mnie przemawia. No, dajcie znać, czy wy byliście w Rzymie, czy chcecie, czy planujecie. I może jakieś macie rady odnośnie Paryża, bo naprawdę nad tym mocno myślę, że dzisiaj szukam lotów. Ale nie wiem, czy jest sens tak pod koniec roku, czy tam nie będzie za zimno. No i co? Buziaczki!